desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa. Y al final sabrás que el amor deja sin alma. Wiem, że do was należy połowa tego miejsca, ale nie możecie zmieniać wszystkich planów bez konsultacji ze mną. A co planowałeś? Zamknąć teatr? Co ci się nie podoba, że chcę robić nowe produkcje i dać ludziom pracę? Doskonale wiesz, co mnie męczy. Mówiłem jasno, że musimy omówić powrót Mariano. Nie podoba mi się, że wrócił. Anibal, wszyscy chcemy, by teatr wyszedł z długów i robił dobre sztuki. Wszystko bardzo pięknie, ale uważam, że ten idiota jest zbędny. Ten idiota zarobi dla ciebie dużo kasy, a tylko na tym ci zależy. Jak miło cię tu widzieć. Ten idiota ośmieszył nas obu, a ty wciąż chcesz, by wrócił do biznesu? Sam mówisz, że to biznes. To jeden z lepszych reżyserów w kraju. Nie będę gadał o bzdurach, wracam do pracy. Chwila, Anibal. Moim celem w tej pracy jest jakość. Daj znać, gdy praca, zespół i produkcja będą ważniejsze od problemów osobistych. Witaj, Mariano. To był zbieg okoliczności. Nie wiedziałam, gdzie jest José. Zatrzymałam się przed restauracją i wpadłam na niego. José mówi, że słyszał to nagranie. To on powiedział wszystko babci. Nie, chwila. Naprawdę mówicie o moim ojcu? Wiecie, jak długo chciałam go zobaczyć? Pani Palomo, pan Leonardo czeka. Już idę, wracaj do domu. Angel, powiedz mi. Naprawdę widziałeś ojca? Nie sposób się pomylić. Jest taki, jak mama mówiła. Zobaczysz, lata minęły, a on wciąż jest taki sam. On od kilku dni cię śledzi. Dlatego odkrył plany Mariano. W ten sposób dowiedział się też o kasecie. Palomo! Dzień dobry. Dokąd oni poszli? Wszystko w porządku? Tak. Mamo, ona rzeczywiście jest dziwna. Lepiej niech się sprawdzi. Każdy wychodzi, nie mówi dokąd, a potrzebujemy dużo pomocy. Skoro o tym mowa, też wychodzisz? Muszę zobaczyć się z Marcosem. Skarbie, miej tę dziewczynę na oku. Dobrze. Restauracja Estrella de Mar. Estrello! Tylko tego brakowało. Co tu robisz? Przyszedłem porozmawiać z Palomą. Chcę powiedzieć jej całą prawdę. Podać coś do picia? Sok, wodę, herbatę? Ja poproszę sok. Ja bym chciała coś mocniejszego, tak jak pan Leonardo. Babciu, proszę. Może whisky? Tak, doskonale. A ty, Palomo? Nie, dziękuję. Dobrze. Cieszę się, że tu jesteście. Nie wiedziałem, że Paloma z kimś przyszła. To był zbieg okoliczności. Szłam z Angelem do restauracji. Nie mogłem was nie zaprosić. Mówiłem Palomie, że od dawna chcę zjeść z wami kolację, by lepiej się poznać. Nigdy nie jest za późno. Proszę ustalić termin. Niech Paloma zdecyduje. O czym mówicie? Ta dziewczyna nie jest sobą, bo Angel właśnie powiedział jej coś ważnego. To było dla niej jak grom z jasnego nieba. Naprawdę? O co chodzi? Mój ojciec się pojawił.
Widziałaś się z nim? Nie. Babcia powiedziała mi, że mnie dziś szukał. To na pewno nie jest łatwe. Tak długo się nie odzywał. Dokładnie tak. Trzeba więc... Sam nie wiem. Poszukaj go i zapytaj, co się działo przez te lata. Dokładnie to chcę zrobić. Jest tyle pytań bez odpowiedzi. Przepraszam, że jestem taka nieobecna. Chciałam, byśmy porozmawiali, ale po tym wszystkim, oczywiście, nie martw się. Ojciec jest pierwszy, reszta może poczekać. Lepiej się do niej nie zbliżaj, masz zakaz rozmawiania z nią. Absolutnie jej nie mów, kim jesteś, jasne? Jeśli nikt jej nie powie, że ją oszukują, ja to zrobię. Pomogę jej, tak jak ona mi. Pomożesz jej? Nie zrobiłeś tego, gdy cię potrzebowała. Teraz nikogo nie potrzebuje. Poza tym sama może zdecydować, co zrobi. Więc ty coś zrób. Nie uwierzyła mojej matce, a ten facet jest przewrotny. Kto ci to powiedział? Mariano ją kocha, przy nim jest szczęśliwa. Jest dla niej ważniejszy niż ambicje i chciwość rzeczy materialnych. Dlatego się pobierają. Nie, ten mężczyzna jest szurnięty, to wilk w owczej skórze. Mówi jej słodkie słowa, ale ją oszukuje. Niech Paloma będzie szczęśliwa, znam Mariano, to prawy człowiek. Nie dajesz mi innego wyboru, muszę z nią porozmawiać. To niewiarygodne. Po raz pierwszy w życiu Paloma chce postąpić właściwie. Jest zakochana, chce założyć rodzinę, a ty chcesz popsuć wszystko tanią gadką. Daj jej szansę stania się lepszym człowiekiem niż ty. To nie jest tania gadka. Jeśli czegoś nie zrobimy, ta dziewczyna pożałuje, że kiedykolwiek zaufała temu zdrajcy. Ten mężczyzna znów tu był? Mamo, o co chodzi? A co cię to interesuje? Miałaś pilnować tej dziewczyny, ale bardziej interesują cię plotki. Idź ją pilnować, to jej pierwszy dzień. Pomóż jej. Niewiarygodne. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Nie masz pojęcia, jak bardzo cię tu brakuje. Też się cieszę. Myślałam o tym, o czym rozmawialiśmy. O twojej kampanii i oczywiście o tobie. Chcę cię przeprosić. Jeśli powiedziałem coś niestosownego, nie musisz mnie za nic przepraszać. Tak, nie. To ja powinnam przeprosić. Pozwoliłam, by mój strach przed twoimi dziećmi, Aną, Mileną i mediami był silniejszy od tego, czego chcę. Zawsze możesz na mnie liczyć. Zawsze miałaś moje wsparcie. Jeśli chcesz zostać moją żoną, to zanim porozmawiamy o nas i podejmiemy decyzję, proszę o czas, bym mogła znaleźć ojca. Mam tysiące myśli w głowie. Nie wiem, co mu powiem, gdy go zobaczę. Zrób to, co musisz. Poświęć na to czas. Ale wróć do pracy w domu, dobrze? Kampania cię potrzebuje. Ja cię potrzebuję. Możesz na mnie liczyć. Uporządkuję cały ten bałagan i obiecuję, że poświęcę się temu, co przed nami. Poczekam, byle niezbyt długo. Ta makieta jest trudna, nie mamy czasu. Zadzwonię później. Proszę pani, Christina dzwoniła. Co mówiła? Pytała o panią, ale nie powiedziała, o co chodzi. Niemożliwe. Myślisz, że Mariano miał rację i Paloma wszystko im powiedziała? Powinniśmy kupić takie wazy do restauracji. Taka waza kosztuje tyle, co ryba na cały miesiąc. Chodźmy. Skarbie, powinnaś była zgodzić się na to małżeństwo. Nie, najpierw muszę dowiedzieć się, o co chodzi z tą taśmą. Jakkolwiek, ten mężczyzna jest tobą zainteresowany, nie traci nadziei. Nie chcę, by stracił. Muszę mieć plan B, gdyby Mariano naprawdę planował mnie zdradzić. Skarbie, jesteś taka szybka. Babciu, proszę cię o przysługę. Od tej chwili rób wszystko, o co cię poproszę. Cokolwiek powiesz. Dobrze, chodźmy. Gdy mówisz o polityce, jestem jak w ciemności, nic nie rozumiem. Ten temat jest mi znany. Od dziecka uczono mnie spotykać się z politykami.
gubernatorami, deputowanymi, radnymi. Mój ojciec zawsze zajmował się polityką. Jak to mówią, co kto woli. Ja chciałbym spokojnego i prostego życia. W tym zawodzie to naprawdę nie jest łatwe. Widzisz wiele intryg, zazdrości i gruźb. Ale dla mojego ojca to naprawdę jest powołanie. Cristino, ten człowiek, który ciągle za nami łazi, nie ma czegoś do roboty? Nie może odwiedzić dziewczyny? To kolejna cena, jaką muszę płacić za bycie córką polityka. Rozumiem. Nie możemy uciec. Kto to? Moja mama. Odbierz. Może wie, dlaczego Mariano dzwonił. Halo? Hortensia mówiła, że twój chłopak dzwonił. Jaki chłopak? Dobrze, Mariano zadzwonił i powiedział, że Paloma przyjdzie dziś i powie coś ważnego. Wiesz coś o tym? Nie, ale powinnaś tam być. Może ma rację. Oby tylko nie powiedziała, że wychodzi za mąż za ojca albo ty za Mariano. Wszystko jest możliwe. Dobrze, zadzwonię później. Cristino, tak nie rozmawia się z matką. Przysięgam, że próbuję, ale nie daję rady. Za każdym razem, gdy myślę o tych zdjęciach, wściekam się. Co takiego chce powiedzieć nam Paloma? José powiedział, że będzie szukał Palomy i wiem, że to zrobi. Po wszystkich twych ostrzeżeniach wątpię w to. Oczywiście, że tak i zrobi o wiele więcej. Nie znasz go. Uspokój się, nadszedł czas, by Paloma spotkała się z ojcem. Niech sama zdecyduje, czy chce z nim być. Nie, ten mężczyzna doprowadzi ją do upadku. Popełniła przez niego tyle błędów w życiu. Nie może się do niej zbliżyć właśnie teraz, gdy ona chce się ustatkować. Mamo, co słychać? Wiedziałem. Wiedziałem, że Angel ją przekona. Co? Paloma do mnie idzie? Najlepiej, jakby przebywali w dwóch różnych miejscach. Muszę jej powiedzieć, co moim zdaniem dzieje się z tym mężczyzną. To pójdę z tobą. Muszę to zrobić sama. Pójdę teraz i twardo powiem José, by trzymał się z dala od Palomy. Dziewczyna jest jak on. Ma te same sposoby, te same nawyki. Gdy od nas odszedł, codziennie stała przy oknie i czekała, aż ojciec po nią wróci. Paloma nie potrzebuje, by ktoś mówił jej, co ma robić. Będzie wiedziała, jak się zachować, gdy znajdzie ojca. Nie, Marcos, ich spotkanie będzie jak dorzucenie drewna do ognia, który będzie tak potężnie płonął, że nikt go nie ugasi. Paloma, Palomita. Tata, tak dobrze cię tu widzieć. Nie masz pojęcia, jak jestem z ciebie dumny. Ale czemu tak długo cię nie było? Czemu nigdy nie wróciłeś? Czemu zostawiłeś mnie samą? Nie mogłem wrócić do domu z pustymi rękami. Nie mogłem się pokazać bez tego, co ci obiecałem. To nie miało znaczenia. Chciałam jedynie zobaczyć cię ponownie, usłyszeć, spacerować z tobą po plaży. Palomo, daj mi jeszcze jedną szansę. Pozwól mi się tobą opiekować. Pozwól, że dam ci to, czego potrzebujesz. Pozwól mi być twoim tatą.
Wystarczy już. O co chodzi? Nie możesz martwić się i denerwować czymś, na co nie masz wpływu. Nie mogę znieść, że jest między nami bariera przyjaźni. O to chodzi. Nie powinnam ci była tego mówić. Masz dość problemów z Renatą. Przestań czuć się winna z powodu tego, co robi Paloma. Jestem jej mamą, wychowałam ją. Będę się obwiniać za każdy jej błąd. Nie masz powodu się obwiniać. To bardzo trudne być jednocześnie ojcem i matką. Popełnia się błędy. Ale jeśli to czas, by Paloma spotkała się z Jose, pozwól jej na to i zajmij się swoim życiem. Łatwo się mówi, łatwo się robi. Estrello, jesteś cudowną kobietą, pełną życia. Wszyscy cię podziwiają. Tylko ty nie widzisz tego w lusterku. Myślałam, że już cię nie zobaczę, że już zawsze będę musiała patrzeć na zdjęcie, gdzie siedzę na twoich kolanach. Wyglądasz tam na szczęśliwego. Myślę, że tak byłoby lepiej. Teraz jestem stary i brzydki. Ale ty jesteś księżniczką, jesteś taka piękna. Babcia powiedziała, że śledziłeś mnie, że się mną opiekujesz. Czemu do mnie nie podszedłeś? Bo nie wiedziałem, jak zareagujesz, co powiedzieć. Nie mam wyjaśnienia. Nie potrzebuję wyjaśnień. Cieszę się, że mam cię u mego boku. Teraz role się odwróciły. Nigdy mnie nie szukałeś, ale ja szukałam ciebie. Moja dzielna córeczka. Dzięki tobie wyszedłem z więzienia. Nie mogłam pozwolić, by stało ci się coś złego. Oczywiście przez to mam problemy z całą masą ludzi, choćby z mamą. Estrella mówi, że stałaś się bardzo arogancka, niegrzeczna i wyniosła i że sprawiasz jej kłopoty. Ale myślę, że po prostu szukasz tego, czego chcesz i nie poddasz się, a to jest różnica. W miasteczku nazywali mnie córką diabła. Wiedziałam, że jestem taka jak ty. Palomo, wybacz mi. Wybacz mi, że nigdy nie dostałaś ode mnie listu. Wybacz mi czas, w którym nie chciałem do ciebie podejść i spojrzeć ci w oczy. To już bez znaczenia, bo nie ma winy, urazy, złych uczuć. Tato, cieszę się, że siedzisz przede mną, by nadrobić stracony czas. Możesz na mnie liczyć, nie jesteś sama. Masz mężczyznę, który może być stary i zmęczony, ale jest gotów za ciebie umrzeć. Już idę. Co tu robisz? A ta walizka? Wróciłem. Oszalałeś? Zobaczyłem, że to jest mój dom. Nie powinienem go opuszczać. Nie, Federico. Co to ma być? Co robisz? Rozpakowuję rzeczy i odzyskuję to, co straciłem. Nie będę znów szalony. Nigdy stąd nie odejdę. Federico, to nie jest takie proste. Nie komplikujmy tego. Uwielbiam twoje towarzystwo. Uwielbiam z tobą być, nawet nasze kłótnie, kochanie. Nie jestem porcelanową lalką, którą możesz wziąć z półki, gdy chcesz. Wciąż cierpię z powodu tego, co mi zrobiłeś. Na pewno nauczyłam się tego, że zasługuję na szacunek, rozumiesz? Więc można wymienić ryż tylko na sałatkę. Codziennie mamy inną rybę sezonową, oprócz tej, co w menu. Co jest dziś? Złocony sum. Nancy, pozwól zrobić to Renacie chociaż raz. Tak, ale niech się uwija i będzie miła. Przecież tobie buzia się nie zamyka. Na dodatek jesteś chamska. Chyba czuję spaleniznę, coś się pali. Nancy, to stony, szybko. Wszystko przez to, że za dużo gadałaś.
Kim jesteś? Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że tu jesteś. Naprawdę cię tu potrzebowaliśmy. Tak, niewielu jest takich reżyserów. Dobrze, już bardzo dziękuję. Ja też tęskniłem i cieszę się, że wracam. Będziemy pracować nad nową sztuką. Tym razem to komedia. Dobrze, że wprowadzamy nowy gatunek. To będzie wielkie wyzwanie. Co za skandal. Co tu robi Ana Milena San Juan? Dajcie mi 5 minut. Biedny Anibal, wszyscy go obwiniają, a ci dwoje są coraz bardziej podejrzani. Restauracja jest pusta, więc możesz kraść? Nie, jak mogłeś tak pomyśleć? Daniela, chciałam rozmienić pieniądze, a nie mam klucza. Co się stało? Co to za awantura? Kto to jest? To Renata, nowa kelnerka. W ogóle się nie odzywa. Będzie nam pomagać, bo jedna ma złamane serce, druga jest w ciąży. Potrzebujemy pomocy. Więc o co ta awantura? Już nic. Nie znam jej, więc się zmartwiłem. Więc przedstawię was formalnie. To jest Amaury, przyjaciel rodziny. Jeśli zdobędzie punkty, zostanie ojcem chrzestnym dziecka. Miło cię poznać. Przepraszam za nieporozumienie. Nie, to ja przepraszam, ale wszyscy musimy pilnować restauracji. Wiem, kto nakłoni tę kobietę do rozmowy. Spokojnie, nie ma sprawy. Nie możesz tu przychodzić, musimy być dyskretni. Czas minął. Leonardo nie zadzwonił. Chcę wiedzieć, czy powiedziała mu prawdę. To mój pierwszy dzień w pracy, nie miałem na to czasu. Mieliśmy umowę, ona nic nie powiedziała. Daj to, co obiecałeś. Bądź cierpliwa. Mam dziś kolację z rodziną, chcę puścić im to nagranie. Ostrzegam cię, nie chcę źle wypaść. Paloma jest pewnie teraz u Leonarda i mówi mu całą prawdę, więc nie wyprzedzaj faktów, poczekajmy. Dość już, daj mi to, co obiecałeś. Widziałeś to, co ja? Ana Milena przyszła do Mariano drugi raz w bardzo krótkim czasie. Co mam zrobić? Przesłuchać ją? Muszę porozmawiać z Palomą. Spróbuj i zapytaj, czy zamierza odebrać ode mnie telefon. Mam tego podziurki w nosie. Mówię ci, że wczoraj wieczorem przesadziła. Nie chcę z nią zatonąć. Będę podążał za Palomą do samego końca, bo jestem lojalny. Ile razy dziś dzwoniłeś? Dużo i będę dzwonił do skutku. Paloma będzie żałować, że mnie nie posłuchała. Pamiętaj, że ją ostrzegaliśmy. Ty ją straciłeś, ja wciąż dzwonię. Ano Mileno, uspokój się. Jak, skoro mnie nie słuchasz? Może jedź do Leonarda, wezmę dyktafon i pojadę tam. Jak to, nie masz go tutaj? Oczywiście, że nie. Nie będę go ze sobą nosił. Jedź do Leonarda. Nie, zostanę z tobą. Gdy będziesz miał dyktafon w rękach, pójdziemy razem. Tak, ale Paloma prawdopodobnie powiedziała już prawdę Leonardowi. Nikt do mnie nie zadzwonił, a nic mi po obietnicach. Skarbie, tak się cieszę, że cię widzę. Chcę, byś poszedł ze mną porozmawiać z ojcem. Jestem bardzo zadowolony z twojej pracy. Poradziłeś sobie z prasą, nadałeś kampanii młodzieńczy charakter. Robię to chętnie i cieszę się, że jesteś zadowolony. Leonardzie, myślę, że podjąłeś duże ryzyko. Musimy pokazać ludziom, że mamy poważny i spójny plan rządzenia. Nie możemy zadowolić się propagandą i chwytliwymi hasłami. Humberto, ludzie będą nas wspierać. Wiesz dlaczego? Bo nasza partia stanowi całość, mamy dobry wizerunek i spójny plan rządzenia. Poza tym APA jest pogrążona i nie mogą nic z tym zrobić. Strategie działają, wszystkie sondaże są na naszą korzyść. Witam wszystkich. Skarbie, jak poszło? Tato, czemu moje klucze do domu nie pasują? Wybaczcie. Zmieniłem zamki. Nie chcę, by twoja matka wchodziła, kiedy chce, zwłaszcza gdy Paloma wraca. O czym ty mówisz? Paloma wraca do pracy.
Wyjaśnij mi, co mówiła babcia, co masz na myśli, że jest jakaś taśma? Tak jak mówiłem, skarbie, śledziłem cię, obserwowałem z daleka. W ten sposób odkryłem, że Mariano wyszedł z mieszkania z dyktafonem w ręku. Ale to o niczym nie świadczy. Nie, ale potem stał i słuchał nagrania. Podszedłem bliżej i usłyszałem twój głos. On pytał, ty odpowiadałaś. Tato, jesteś pewien? Oczywiście, że tak. Teraz wszystko jasne. Rozumiem to przesłuchanie i nacisk, bym do wszystkiego się przyznała. Czemu go nie zostawisz? Dlaczego on nagrywa cię za plecami? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno nie dla dobrego celu. Muszę zdobyć tę taśmę. Muszę mieć ten dyktafon, bym mogła podjąć decyzję. Adolfo, będę musiała się przyznać, że się myliłam. Halo? Dzięki, że odebrałaś. Jak się masz? Martwię się o ciebie. Wybacz mi, miałeś zupełną rację, myliłam się. Dałam mu się przekonać, myślałam, że mnie kocha. Nie martw się, nie ma co wybaczać, ale pomyśl, co zrobisz. Natychmiast przyjdź do teatru. Mariano i Anna Milena są tu i zaraz pójdą. Ale dokąd? Anibal. Musimy przełożyć spotkanie na jutro. Muszę coś załatwić z mamą. Zadzwonię później. Tato, masz samochód? Nie, ale możesz we wszystkim na mnie liczyć. Przygotuj się, idziesz ze mną. Jeśli Mariano ma mnie zdradzić, muszę go wyprzedzić. Oczywiście. Nie ma sprawy. Może być jutro. Nie ma mowy. Trzeba omówić to teraz. Muszę wiedzieć, ile pieniędzy mam na kostiumy. Nie może to być jutro? Nie, bo z samego rana muszę sprawdzić ceny tkanin. Nie mam czasu do stracenia. Masz rację, nie możemy spiętrzać pracy. Mamy do zrobienia sztukę, trzeba działać. Potrzebuję tych informacji. Przepraszam, obowiązki wzywają. Mamo, idź, ja dojdę. Muszę porozmawiać z Anibalem. Nie, co może być ważniejszego niż rozmowa z ojcem? To nie potrwa długo. Paulo, nigdy mnie nie uderzyłaś, nigdy ze mną tak nie rozmawiałaś. Bo nie wiedziałam, że wrócisz do domu po igraszkach ze swoją kochanką. Kochanie, zerwałem z nią. Chcę wrócić do domu, do mojej żony. To jest twój dom i to są twoje rzeczy, nasze rzeczy. Telewizor, łóżko. Cieszę się, że zaczynasz to tak widzieć. Ale nie ja. Nie jestem częścią wyposażenia, Federico. Nie jestem jednym z przedmiotów, które zmienił się, gdy odszedłeś. Zwariowałeś, jeśli chcesz, bym udawała, że nic się nie stało. Powiedziałem ci już, że z nią nie jestem, to koniec. Ale ból, cierpienie, zdrada nie zniknęły. Wciąż mam je w sercu. Kochanie, właśnie dlatego jestem, by ci pomóc. Byśmy razem pokonali wszystko, co nas rani. Pojawiasz się, jak gdyby nigdy nic. Jakbyś wrócił z pracy, to nie pomaga. Przeprosiłem, powiedziałem, że zakończyłem związek z nią. Czego więcej chcesz? Chcę, byś mnie szanował. Żądam szacunku, bo ten dom może jest twój, ale ja nie. Paulo. Paula! Chciałem do ciebie zadzwonić. Gdy tylko wybrałem numer, bałem się, nie wiedziałem, co powiedzieć. Jak wyjaśnić to, że odszedłem szukać lepszego życia, a skończyłem jak przegrany? Nie mów tak. Jesteś odważny i inteligentny. Mam charakter po tobie. Czyli masz ode mnie coś dobrego. Jestem smutna, bo gdyby nie to nagranie, nie zobaczylibyśmy się.
Jestem takim tchórzem. Pewnie przyglądałbym ci się z daleka, patrząc, jak układa ci się beze mnie. Nie mówmy o tym, co nas ominęło. Ważne, że jesteśmy razem. Racja, skarbie. To Mariano. Odbierz, by nic nie podejrzewał. Halo? Cześć, jak się masz? Dobrze, a ty gdzie jesteś? Na próbie. Ale słyszę hałas uliczny. Wyszedłem, by do ciebie zadzwonić. Widziałaś się z Leonardem? Właśnie wyszłam. Powiedziałaś mu wszystko? Tak. Jak zareagował? Bardzo źle, nie spodziewał się usłyszeć czegoś takiego. Uspokój się. To jest nasze poświęcenie, nie chcę już kłamstw i gierek. Wszystko się ułoży, zgadza się. Wiesz, że cię kocham, też cię kocham. Zadzwonię, jak wrócę. Całusy. Co powiedział? Nie wiem, dziwne to. Mariano chce, bym porozmawiała z Leonardem i powiedziała to, co jest na taśmie. Chcę, bym przyznała się, że to ja wymyśliłam wszystko, co było w gazetach o romansie Mariano i Anny Mileny. Ale czy to prawda? Nie rozmawiajmy teraz o tym. To wszystko jest dziwne. Mariano chce, bym powiedziała to, co na taśmie. Taśma mogła ulec uszkodzeniu albo ją zgubił. Wszystko mogło się stać. Musimy być podejrzliwi, nie ufać mu i śledzić go. Przepraszam, ale muszę zrobić coś na kasie. Danielo, twoja matka była zdenerwowana, gdy wróciła. Zobacz, co się stało. Przytrzymaj to. Długo cię nie było. Proszę, role się odwróciły. Teraz muszę tłumaczyć się mojej córce, gdzie byłam i co zrobiłam. Lepiej wracaj do pracy. Pomóż Renacie, to jej pierwszy dzień. Co się z tobą dzieje, mamo? Zgaduję, że znów chodzi o Palomę. Co ty mówisz? Zawsze się o nią martwisz, opiekujesz się swym oczkiem w głowie. Dla ciebie liczy się tylko to, by u niej było dobrze. Danielo, proszę, ale to prawda. Jesteś szczęśliwa, bo Paloma powiedziała, że wychodzi za mąż. A nie liczy się to, że ja cierpię przez jakiegoś idiotę. Na Daniele i jej głupoty szkoda czasu. Poczekaj, to nie tak wygląda. Mam twą siostrę na oku, bo zawsze wpada w kłopoty, nie tak jak ty. Zobacz to wreszcie, żyjesz i oddychasz dla niej. Zawsze o nią dbasz, od wczoraj myślisz o jej idealnym ślubie. A co z resztą twoich dzieci? Są praktycznie niewidoczne. Panie Estrello, Paloma wychodzi za mąż? Chwileczkę, Mauri. Skarbie, tak nie jest. Zawsze dajecie mi tyle radości, a ona nigdy. Gdy przyniosła tę dobrą wiadomość, musiałam świętować. Powiedzcie mi, za kogo wychodzi. Zapamiętaj, że wszyscy troje jesteście dla mnie tak samo ważni. Czy to prawda, co słyszę? Paloma wychodzi za mąż? Porozmawiamy o tym później. Nie odbiera. O co chodzi? Nie martw się, idź do domu, porozmawiaj z nim. Jeśli Paloma nic nie powiedziała, zadzwoń do mnie i dam ci taśmę. Jestem pewna, że nic nie powiedziała, inaczej Leonardo by zadzwonił lub odebrał. Może potrzebuje czasu, by to przetrawić. Czasu? Ja nie mam czasu. Muszę puścić mu tę taśmę. Musimy postępować mądrze, dowiedz się, co się stało. Jeśli nic nie powiedziała, zadzwoń do mnie, a ja to sprawdzę. Poza tym zobacz, która godzina. Christina musi być w domu, zadzwoń do niej i dowiedz się, jak się sprawy mają. Potrzebuję tej taśmy, gdyby moja córka nie uwierzyła Leonardowi. Pośpiesz się, spotkamy się na miejscu. Dobrze, jedź. Znajdę taśmę i zadzwonię. Do zobaczenia. Bueno,
Nie chcę, byś powtarzała, że wolę Palomę, bo to nieprawda. Skończmy ten temat. Nie bądź taka uparta, wyrzuć tę głupią myśl z głowy. Przyzwyczaiłam się, że się przez nią denerwujesz. Nie musisz się do tego przyzwyczajać. Traktuję jednakowo ciebie, Angela i Palomę. Przepraszam, że się wtrącam, ale myślę, że nie traktuje ich pani jednakowo. Nancy, chyba masz wiele pracy. Nie musisz wtykać nosa w nie swoje sprawy. Angel, kochanie, cieszę się, że jesteś. Gdzie byliście? Musiałam wszystko robić sama. Byliśmy w okolicy, nie tylko ty możesz wychodzić. Poza tym nie kłam, ja ci pomagałam i ta nowa dziewczyna. Jaka dziewczyna? Można wiedzieć, gdzie byliście? Może powiesz coś więcej niż twoja babcia. Pomagaliśmy Palomie, wplątała się w kłopoty. To tutaj. Palomo, Adolfo, co ty tu robisz? Przyszedłem ci pomóc. Kim jest ten człowiek? To mój ojciec. Sławny Diablo Jose. Ten sam, miło pana poznać. Jak miło. W krótkiej rozmowie Paloma dużo o panu mówiła. Same niesamowite rzeczy. Wejdźmy, bo Mariano może wrócić. Jak zawsze, gotowa do działania. Sandro, możemy porozmawiać o tym później? Wyszedłem już z teatru. Świetnie, dzięki. Może pan jechać szybciej? Śpieszę się. Co powiedział Anibal? Nie chcę cię widzieć. Kto to Anibal? Znajomy, nic poza tym. A klucz? Nie mam. Więc jak wejdziemy? Skarbie. To bułka z masłem. Daj wsówkę do włosów. Jeszcze jakaś karta kredytowa lub płatnicza może być. Proszę patrzeć, czy nikt nie idzie. Gdyby wszystko w życiu było takie proste. Już prawie. Paloma. Palomo, teraz jestem pewien, że to twój ojciec. Bardzo dobrze panią rozumiem. To bardzo duże i piękne miasto, ale jest tęsknota za domem. Wyobrażam sobie, że to trudne w pani wieku. Poza tym jest pani kłótliwa, pewnie trudno nawiązać znajomości. Powiedz mi, czyj to był pomysł, by wysłać cię do kuchni? Pani Mirto, czy to prawda, co się dzieje z Palomą? Wychodzi za mąż? Nie, ten mężczyzna to zdrajca i kłamca. Dziewczyno, sprzątnij stoliki. To pani Estrella mnie tu przysłała, bo w moim stanie nie mogę dużo chodzić. W twoim stanie nie jest dobrze chodzić, mówić lub cokolwiek. Idź się przespać, wtedy wszyscy odpoczniemy. Mirto, przestań mówić, że Paloma jest oszukiwana. Niech będzie szczęśliwa, wychodzi za mąż, za dobrego człowieka. Co to za mężczyzna? Estrello, przede wszystkim zabierz stąd tę dziewczynę. Bo nie będę ci więcej pomagać. A Mauri to bardzo zabawny facet. Jest naprawdę miły i szczery. I ma rzadką w tych czasach cechę. Jest bardzo naiwny. Nie, w ogóle. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Poza tym to jest były chłopak Palomy, wiem. Stałam się jego bratnią duszą. Dlatego dowiedziałam się kilku rzeczy, o których powinieneś wiedzieć. Mogę? O co chodzi tym razem? Nakłada pani makijaż? Gdzie pani idzie? To tylko błyszczyk. Nie wiem, czemu tracę czas na głupoty. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi z Palomą. Bardzo proszę. Tak jak słyszałeś, wychodzi za mąż. Co się stało z drzwiami? Pan Leonardo zmienił zamek. Ale czemu? Nie wiem, może pan Leonardo wyjaśni. Paloma była tu dziś? Tak, rano. Co tu robisz? Krystyna nie mówiła, że przyjdę? Przepraszam, zapomniałam.
Rozmawiałeś z Palomą? Po co przyszłaś? Chcę wiedzieć, czy rozmawiałeś z Palomą i co powiedziała. Czemu mam ci coś wyjaśniać? Co miała mi powiedzieć? To niemożliwe. To dobry człowiek? Nie wiem, co myśleć. Jose i inni mówią, że nie, że ma nieczyste intencje. Jeśli kilka osób to potwierdza, to musi być prawda. Pomóżmy jej. Nie. Amaury, jesteś najbardziej lojalny wobec Palomy. Ty i ja robiliśmy wszystko, by jej pomóc. Ale jeśli trzeba, dalej będę to robił. Wcale nie. Paloma musi kiedyś odpowiedzieć za to, co zrobiła. Ale martwi mnie to. Synu, Paloma już nas nie potrzebuje. My potrzebujemy jej, by czuć się użyteczni. Naszym nawykiem stało się gaszenie jej pożarów. Ale dłużej tak nie można. Jesteś młody. Nie bądź jak ja. Nie marnuj swoich dni na ściganie Palomy. Musimy zostawić wszystko tak, jak było. Mariano nie może wiedzieć, że tu byłam. Adolfo, co powiedziałam? O rany. Myślę, że tego tu nie ma. Myślę, że raczej wziął to ze sobą. Oczywiście, dlatego jechali do Santanderów. Jeśli to prawda, to Leonardo pewnie teraz tego słucha. Co ja zrobię? Zrobiliśmy, co mogliśmy, skarbie. A jeśli ta taśma w ogóle nie istnieje? Istnieje. Sam ją słyszałem. Wszystko, do czego ten łajdak ją zmusił. Słyszałem to. Nie mieści mi się w głowie, że Mariano mógł tak upaść. Co się z nim dzieje? Chcę, bym przed Santanderami wyglądała jak idiotka. To jego zagrywka. Chcę się zemścić za to, co zrobiłam jemu i Anie Milenie. Ale przysięgam wam, że mu się nie uda. Nie ma pan pojęcia, jaką ma córkę. Oczywiście, że mam. Tato, chodźmy na górę, ty nadal szukaj na dole. Leonardo nie dzwonił, czyli nic się nie stało. Wciąż mamy czas. Adolfo, do pracy, tylko uważaj. Dobrze już. Idę. Realizacja. Studio Red Carpet. Tłumaczenie Sylwia Sadowska. Czytał Patryk Bartoszewski.